setna rocznica powstań śląskich to jest wydarzenie, do którego zapraszamy mnóstwo podmiotów, instytucji oraz osób zarówno związanych z tymi naszymi instytucjami, podmiotami, jak i osób, które chciałyby w jakiś sposób zrealizować swoje pomysły, swoje projekty. Dlatego oprócz tego, co wydarzyło się już w ustawie budżetowej, czyli zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Muzeum Śląsko-Polskiego na obchody powstań śląskich, zwiększeniu budżetu w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki na obchody powstań śląskich i nowy konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji w wysokości 200 tysięcy złotych. To są te działania, które już mamy w pewien sposób zabezpieczone pod względem finansowym. I wiemy, że jeżeli mamy pieniądze, wtedy możemy sobie mówić, że będziemy realizować akceptowalne przez wszystkich różnego rodzaju pomysły. Więc jeżeli nałożymy teraz te wszystkie aktywności, czyli Urzędu Marszałkowskiego, Muzeum, Uniwersytetu Opolskiego, Archiwum Państwowego, Instytutu Pamięci Narodowej, kilkunastu szkół, których patroni są związani z powstaniami śląskimi, do tego dołożymy samorządowców z Leśnicy, z Korfantowa, nowe przedsięwzięcia, które pojawiają się nawet w Zakopanem, to wychodzi nam, że te obchody będą bardzo bogate, z bardzo ciekawą ofertą dla różnych osób, które będą się chciały tym zainteresować. Powołaliśmy również komitet honorowy dzisiaj na posiedzeniu zarządu województwa opolskiego. Ten komitet honorowy jest otwarty dla innych osób, które będziemy chcieli jeszcze w trakcie najbliższych tygodni zaprosić do współuczestnictwa. I chciałbym, abyśmy równocześnie ogłaszając ten konkurs dla organizacji pozarządowych z okazji powstań śląskich, żebyśmy również opublikowali, pani dyrektor, listę już przedsięwzięć, które zostały zaplanowane. I wszystkich państwa prosimy o to, żeby nie dublować przedsięwzięć. Bo jeżeli popatrzymy na to, że w chwili obecnej jest ponad 50 różnych inicjatyw, to też nie chcielibyśmy, aby w tym otwartym konkursie pojawiały się pomysły, które gdzieś już ktoś realizuje. Raczej bym zapraszał państwa, stowarzyszenia, różne grupy nieformalne, aby znaleźć coś dla siebie i tam się zgłaszać. Główne Muzeum Śląsko-Polskiego, Departament Kultury, Sportu i Turystyki, nasze osoby marszałków w tym zakresie są jak najbardziej do państwa dyspozycji. Dodatkowo równolegle będziemy prowadzić rzecz związana z inwestycją na Górze Świętej Anny, tam gdzie mamy Muzeum Czynu Powstańczego, dlatego że przeznaczyliśmy pieniądze na to, aby stworzyć koncepcję funkcjonowania nowego budynku Muzeum Czynu Powstańczego. Będziemy się starali stworzyć program funkcjonalno-użytkowy do końca marca, aby ogłosić konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich z bardzo przyzwoitą nagrodą dla zwycięzcy, żeby to był nasz wkład w stulecie powstań śląskich, że całkowicie przebudowujemy, modernizujemy budynek na Górze Świętej Anny. Znajdujemy nowe formuły, nowe atrakcyjne rzeczy dla naszych mieszkańców i dla ludzi przyjeżdżających na Górę Świętej Anny. Po prostu coś trwałego zostanie po tym roku i gwarantuję państwu, że to nie będzie tak zwany pułkownik, czyli ta koncepcja, to będzie punktem wyjścia do projektu wykonawczego, następnie realizacji na Górze Świętej Anny. Zarówno mamy pieniądze w budżecie województwa, jak i również będziemy pokazywać to w nowej perspektywie finansowej, bo jest oś priorytetowa dedykowana kulturze, że to jest dla nas ważne miejsce. Chcemy połączyć dwie siedziby, chcemy połączyć siedzibę Muzeum Śląsko-Polskiego i Parków Krajobrazowych jako wspólne przedsięwzięcie edukacyjne dla całej krainy Góry Świętej Anny.